Ania, psst, ej, obudziłaś się już, Ania! No przestań, Julianie, w ogóle nie mogę spać. Jeszcze musisz mnie dobudzać. O co ci chodzi? Przecież tu jest tak wąsko. Przestań się rozpychać. Nie mogę zmrużyć oka. O, ale słuchaj, te dzieciaki to chrapią. To przez nie mogę, nie możesz spać, ani przeze mnie. Dalej, musimy się stąd wyrwać. Naprawdę. Chodź. No co ty myślisz, że teraz się wyrwiemy? A gdzie są rodzice? Jakoś chyba nie widzę, żeby spali w swoim łóżku. No to właśnie! Właśnie dlatego musimy skorzystać z... No przestań, Julian. Przecież mówię ci, że to nie jest dobry pomysł, żeby stąd uciekać. Jak to nie jest dobry? Jest świetny. Można nawet tutaj zostać, tutaj nawet nie ma talerzy. Nawet nie ma miejsca dla nas wszystkich. No dobra, no ale oni wszyscy śpią. No i co? Budzą się, zobaczą, że nas nie ma. To naprawdę kiepski pomysł. O, rety. Może najpierw coś zjedzmy? Co ty? Jedzmy, tak, oczywiście, ciekawe na czym. Zresztą, dlaczego? Ja teraz korzystam z łazienki. Dlaczego tutaj akurat siedzisz na toalecie? No przestań. No ale przecież ja tylko siedzę na tym klozecie. Przecież widzisz, że nic nie załatwiam. Zresztą nieważne. No i właśnie o to chodzi. Dla nas tutaj nawet nie ma miejsca. Nie wiem, po co oni się zgłosili po nas, żeby się nami opiekować, jak nie mają w ogóle warunków. No dobra, wiesz co, Julian, przekonałeś mnie. Bierzemy nasze walizki i możemy się stąd wynosić. Mam nadzieję, że nikt nas nie przyskrzyni. To dalej, wymykamy się? No przecież! Dobra, już skończyłem myć zęby i możemy lecieć. Tylko tak na jednej nodze. No dobra, ja nie wiem, ja mam wrażenie, że byliśmy dla nich obciążeniem. Nie wiem, po co się zgłosili, żeby mieć jeszcze kolejne dzieci. Przecież to absolutnie nie ma warunków. No właśnie, właśnie. Cześć, mały kotku. Nas już chyba nie zobaczysz. Będziesz miał trochę więcej miejsca na zabawę. Ale w razie co, zawsze możesz do nas przyjść w odwiedziny. To cześć! O, Julian, przestań gadać z kotem, przecież mamy się szybko wymknąć, prawda? A nie się ociągasz gdzieś tam z tyłu. Ale poczekaj, Hania, jeszcze muszę mieć frajdę z tego, żeby posiedzieć na tej sofie. Kto to w ogóle by pomyślał, że mają sofę do tego, żeby była tylko ozdobą? Co za głupota. Julian, serio? No dalej, ja przystałam na twój plan tylko pod warunkiem, że wymkniemy się szybko niezauważeni. Oj, dobra, dobra, no przecież widzisz, że jestem już w drodze, prawda? Tylko chciałam się troszeczkę ponabijać. No dobra, dalej. Cześć, rodzinko Sknerus, do niezobaczenia. O! Czy ty to czujesz? Julian, dalej. No przecież czujesz to wolność. To wolność, tak pachnie. O nie, Hanio, oni tutaj idą. Dalej, schowajmy się. No dobra, no to dalej, tu za rogiem. Szybko, Julian, no przestań biec. Chodź tu. Ojej, to wygląda na to, że poszli na zakupy, a nie do pracy. O rety, aleśmy się najeździli za tymi pysznymi, ciepłymi rogalikami. Mam nadzieję, że dzieciom będzie smakowało, zwłaszcza Hani i Julianowi. Wszystko jeszcze ciepłe. O nie, oni specjalnie dla nas pojechali do piekarni po ciepłe bułki, widzisz to? Ale tam pięknie pachnie, nie możemy im tego zrobić. Przecież widzisz, oni specjalnie z myślą o nas kupili to całe pieczywo. No i co z tego? Co ci po pieczywie, jak nawet nie masz talerza, na którym mogłabyś je zjeść? Dalej, u nas w domu jest znacznie lepiej, nie wydaje ci się? Dalej, bo jeszcze nas zobaczą. Zmywamy się w naszą stronę, gdziekolwiek to jest. Ciekawe, czy dzieci jeszcze będą spały, trzeba będzie je obudzić. Cześć, dzieciaki, śniadanko! Myślisz, że śpią? Pojęcia nie mam zielonego, ale możesz lecieć tam na góry i je obudzić, a ja wszystko przygotuję. No dobra, to ja się wślizgnę po cichutku. Dzieci! A gdzie jest Julian i Hania? Nie ma ich w łóżku? O nie, naprawdę nie ma dzieci? No dobra, Julian, bo my chyba nie obraliśmy żadnego konkretnego kierunku. Wiesz dokładnie, gdzie idziemy i jak znaleźć nasz dom? No pewnie, że znam. No jak, co ty, nie ufasz mi? Przecież już widziałaś, wiesz, gdzie chyba jest ten plac zabaw. Nie, no to już jest niedaleko naszego domu. Dalej. Ej, czy ja śnię, czy to Julian? No nie, Steve, nie śnisz. Tam jest też Hania, razem ze swoim bratem. Hej, Hania! Julian, ty naprawdę nie masz chyba zielonego pojęcia, co my mamy teraz ze sobą począć, prawda? No przyznaj się. No przecież idziemy do domu, nie? Co z tego, że nie mamy kluczy? Ja mogę spać na wycieraczce. Julian, ja wracam do naszej rodziny zastępczej. To się nie mieści w głowie. Ta, no to powodzenia w takim razie. Ja wracam do domu, nawet gdybym miał spać na wycieraczce. O, wszystko mi jedno. Ej, o co wy się za głośno kłócicie? Chyba nie masz takiego powodu, czy nie? Julian, co się dzieje? Oj, Steve, całe szczęście, tutaj jesteś mój przyjacielu. Słuchaj, musisz mi pomóc. Ale najpierw cieszę się, że cię widzę, bo ty nie wiesz, co przeżywam. Hej, Pia, cieszę się, że cię widzę. Ostatnio tyle się u nas dzieje. Ej, a ty miałaś randkę ze Steve'em? No co ty, jaką randkę? Po prostu przypadkiem się tu spotkaliśmy. A powiedz, wyjechałaś na jakieś wakacje, czy o co chodzi, że w ogóle ciebie nie ma w pobliżu? Nie, wiesz co, to bardzo długa historia, ale tutaj nawet na tapecie jest rodzina zastępcza, wiesz, potem ci opowiem. Teraz trochę się spieszymy. Słuchaj, Steve, jesteś moim najlepszym przyjacielem. Wiem, że mogę na ciebie liczyć i nas nie wygadasz. Słuchaj, szukamy kryjówki, bo właśnie uciekamy z domu zastępczego. Co ty mówisz? Jak to z domu zastępczego uciekacie? Przecież to jest niezgodne z prawem, nie? Ojej, rodzina zastępcza, ale co się u was w domu stało? No powiedz, Haniu. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie my możemy iść. Ja nie wiem nawet, kiedy wraca tata, więc nie wiem, czy będziemy mogli wejść do domu. Julian, no myśl, przecież jesteś geniuszem. Julian, słuchaj, a może zamieszkalibyście, schowalibyście się tam do góry, na domku, na drzewie, co ty na to? Znaczy, w nim, w środku. No przecież, Hania, słyszałaś Steve'a? No przecież tam możemy się schować, to jest najlepsza kryjówka, nigdy nikt nas nie odkryje. No dobra, właściwie to nie jest najgorszy pomysł. Możemy przeczekać całą tą epidemię tam do góry. Nie wydaje ci się? Wtedy mama będzie już z powrotem, dziadkowie też będą już w domu. Wszystko wróci do normy. Ło, ale tu jest wygodnie, ja tu mogę zostać do końca życia. Ale dziwnie tu pachnie.
Julian, nie wiem, czy zauważyłeś, ale tu jest tylko jedno łóżko, dokładnie tak jak w naszej rodzinie zastępczej. Ciekawe, jak się tym razem podzielimy. Jak to widzisz? No dobra, no ale chyba nie będzie aż tak źle, no jakoś się tam podzielicie, a my ze Steve'em możemy dostarczyć wam całą żywność. Pójdziemy na dół po jakieś zapasy i przyniesiemy wam na górę. Co wy na to? Coś tam weźmiemy z domu i tak dalej? No właśnie, myślę, że to nie jest najgorszy pomysł. Widziałem dzisiaj pyszne maślane bułeczki u mnie w chacie, mogę je zajumić. Przygotuję taką specjalną paczkę na wylos, co wy na to? A, w ogóle, to tutaj możecie sobie na przykład przygotowywać ciepłe posiłki. To będzie można podgrzać i zrobić na przykład pizzę, ale ekstra. Steve, ty to jesteś najlepszym kumplem na całym świecie. Ekstra, dzięki. Dzięki, Pia, jesteście naprawdę nie do zastąpienia. No to my tutaj poczekamy w takim razie. Możecie przynieść nam na razie coś na przegryzkę. Dzięki i nie wspominajcie o nas nikomu. Nikt się nie może dowiedzieć, gdzie jesteśmy. No dobra, słuchajcie, ekipa, no to co? Kolejna akcja do ogarnięcia. Ta epidemia zakaźnika to normalnie jakaś niekończąca się historia. No to dalej, chłopaki, do środka i odjeżdżamy. Wszyscy gotowi? No to dobra. Hej, hej, momencik, Martin, ty nie możesz odjechać, jest do ciebie telefon. Ojejku, teraz akurat telefon, akurat wtedy, kiedy mam pracę, no. Och, zawsze ten telefon dzwoni w nieodpowiednim momencie. Kto to w ogóle jest, no? No, chcę z tobą rozmawiać, jakaś chyba rodzina z Knerusów czy coś, nie mam pojęcia. Halo, tak, tutaj Martin Wróblewski. Aha, tak, tak, państwo z Knerus. Dzień dobry. Słucham? Co? Jak to nie ma moich dzieci? Jak to zniknęło od was z domu? Słucham? Jak to uciekły? Jak to się mogło w ogóle stać? Jak mogli państwo do tego do... Martin, proszę cię, uspokój się, na pewno wszystko się wyjaśni. A póki co ja mogę być swoim zastępstwem, nie przejmuj się. Leć. Ale jesteś pewien, Karol? Kurczę, u mnie w domu też ostatnio jest taki chaos przez całą tą epidemię. I nie tylko. Dzień dobry, panie Wróblewski. Było zgłoszenie, prawda? Czy moglibyśmy najpierw napić się kawy? Słucham, kawy teraz w takim ważnym momencie, ja chcę odzyskać moje dzieci, proszę się brać do pracy. A no dobrze, panie Wróblewski, proszę mi powiedzieć, w jakich okolicznościach dzieci zniknęły. Czy zniknęły od rodziny zastępczej? Tak, tak, tak właśnie się stało, proszę rozpoznać je po tych zdjęciach. Byli akurat ostatnio nawet tak samo ubrani. Tu po lewej mamy najstarszą, Hanię, potem jest młodszy Julian i najmłodsza Emma. Cała trójka zniknęła. Aha, zdjęcie powinno pomóc nam zweryfikować i znaleźć te osoby. Zabieramy się do pracy. A proszę powiedzieć, powiedział pan, że one uciekły z rodziny zastępczej? Rodziny z Knerusów z Playmobil City, zgadza się? Tak. Tak właśnie się stało. Przez całą tę epidemię ja musiałem jechać do pracy. Moja żona leży w kwarantannie, dziadkowie też są w szpitalu, no i dzieciaki nie miały z kim zostać. Juhu, halo, tutaj rodziny z Knerusów. O nie, no i jeszcze, no i pięknie, ja państwa chyba uduszę. Gdzie są moje dzieci? No właśnie, jesteśmy tutaj po to, by to wszystko wyjaśnić. Julian i Hania zniknęli dzisiaj o poranku, natomiast najmłodsza... Taka jest tutaj sytuacja, że... Ale proszę powiedzieć, szukamy trójki dzieci. Gdzie jest ta trzecia najmłodsza? No mała Emma musi być aktualnie w szpitalu. Była lekko ranna wczoraj i ma lekkie wstrząsienie mózgu, ale chyba powinno już być okej. Słucham? Ona teraz jest w szpitalu? No jak to mogli się do tego doprowadzić? Dzieci uciekły, jedno dziecko w szpitalu, ja już mam dość, naprawdę. Ludzie, co tu się dzisiaj wyprawia i w ogóle? Wy jako rodzice, zastępcy się znaleźli. Co to w ogóle ma być? Powinni wam odebrać prawa rodzicielskie. Przypuśćcie mnie! Panie Wróblewski, proszę się uspokoić. Niech się czegoś nauczą. Panie Wróblewski, zaraz wszystko przecież się wyjaśni, po to tutaj jesteśmy. Niech pan zachowa tą energię na szukanie własnych dzieci. Ojej, dobrze, rzeczywiście ma pan całkowitą rację. Bardzo, bardzo państwa przepraszam. To chyba przez całą tą aferę związaną z tą epidemią i z tym, co dzieje się w naszej rodzinie. I tracę już głowę. No tak, kochanie, chyba rzeczywiście nie jesteśmy najlepsi jako rodzina zastępcza. No tak, też mi się wydaje, że powinniśmy byli to lepiej przemyśleć. No cóż, nie wyszło. Trudno. O, dzwoni telefon. Dajcie mi momencik, muszę to odebrać. Może to Julian? Ekstra, Steve, ale żeś przyniósł piękną pizzę. Mam nadzieję, że już jest gotowa. Chyba już jest dobra, co? No ile można ją podgrzewać? Jestem głodny. No dobra, no to może byśmy mogli pójść tędy? Może tu jest coś ciekawego? Albo nie, może tutaj, w tę stronę? O nie, Jezu, jak tu jest nudno. No dobrze, według wskazówek tego anonima to powinno być gdzieś tutaj. Tu powinna znajdować się dwójka pana dzieci. Co? Tutaj? W tym domku? W domku na drzewie? Ja tam wchodzę, przepraszam. Hej, tata, cześć! Oj, moja mała. Ło, tato, jak ty się tu dostałeś? Przecież to miała być najlepsza kryjówka na świecie. No nieważne, i tak fajnie cię widzieć. Całe szczęście was znaleźliśmy. Ale skąd w ogóle wiedzieliście, że tu jesteśmy? Od pewnego Steve'a, to chyba twój kolega. Serio? No co za papla? Przecież miał nikomu nie mówić. To miała być nasza najlepsza kryjówka. Na wieczność. Julian, naprawdę ja uważam, że Steve zrobił naprawdę dobrze, bo przecież czy wy wiecie, jak w nocy jest zimno? To jeszcze nie wiosna, a już tym bardziej nie lato. Dobrze, że was znaleźliśmy. Ale tato, my teraz będziemy musieli wrócić do tej rodziny zastępczej, my tam nie chcemy iść. Tam w ogóle nie ma miejsca na tyle ludzi. Przecież tam jest kuchnia w toalecie, czy coś. Ach, o to się już nie martwcie, zostaniemy wszyscy razem w domu. Jakoś to ogarnę, dzieciaki.
No dobrze, no to w takim razie my już możemy stąd lecieć. Praca wykonana, musimy zająć się inną sprawą, około szpitalną. No dobrze, no to dzieciaki, wracamy do domu. Całe szczęście, tato! O, mam nadzieję, że mama niedługo wyjdzie z tej kwarantanny i dziadkowie wtedy też już wrócą i Emma też i wszystko wróci do normy.